O czym powinien wiedzieć świadek na weselu, żeby nie dać ciała i zrobić niesamowite wrażenie? Byłem w takich sytuacjach, że świadkowie stresowali się bardziej od pary młodej i nic dobrego z tego nie wynikło. Pierwszy lepszy przykład. Jesteśmy pod kościołem i idziemy wszyscy na zakrystię. Pytanie pana młodego do świadka. Masz obrączki? Nagle tętno 150 i odpowiedź, że nie ma. Młodzi w śmiech i myślę, że sobie głupio żartuje. On, że nie i zostawił w aucie, którym jego partnerka pojechała jeszcze na chwilę po coś do domu. No to dzwoń do niej. Nie mam komórki. Jest w aucie. Znasz do niej numer? Nie. Takiego sprintu za odjeżdżającym autem z kościelnego parkingu jeszcze nie widziałem. Ale dogonił ją i mieli obrączki. Więc spokojnie. Jak dobrze się przygotować do roli świadka czy świadkowej? O organizacji wieczoru kawalerskiego, szpańskiego nie muszę chyba wspominać. Bardzo często to rola świadków, ale nie zawsze. Najlepiej jest ustalić wcześniej z założeńcami, w czym mogą pomóc. Oto kilka przykładów, których będą niezastąpieni. Obecność podczas przygotowań państwa młodych i ich ubieraniu. Pomoc przy bramach weselnych, jeżeli się pojawią. Na przykład do wyciągania czegoś z bagażnika, do przekupienia. Pomoc w układaniu trenu czy welonu w kościele. Przed wejściem czy podczas siedzenia w krzesłach. Fajnie, jak świadkowie mają przy sobie chusteczki czy bibułki matujące. Nieraz ratują sytuację. Pani młodej za ciepło? Wyciągnie dla niej mały wachlarz i od razu będzie lepiej. Ksiądz wręczy na zakończenie ślubu dokumenty, to świadkowie jej przejmą i nowożeńcy będą mieli wolne ręce podczas wyjścia z kościoła. Goście nie będą wiedzieli, czy wyjść z kościoła przed czy po nowożeńcach, no to świadkowie dadzą im znać, żeby wyszli pierwsi i poczekali na zewnątrz na młodą parę. Oczywiście z oklaskami. Z kolejnymi sprawami jest różnie. Czasami świadkowie na sali roznoszą trunki i pytają gości, czy wszystko jest okej. Ogólnie dbają o dobrą atmosferę, ale na obowiązki na sali nie ma reguły. Czasami są, a czasami ich nie ma. Wszystko zależy od was. Co jednak jest najważniejsze? Podtrzymywanie na duchu i gdy pojawią się nieprzewidziane sytuacje, pomoc w ich rozwiązaniu. Tacy świadkowie to skarb. To tyle na dzisiaj. Piąteczka.